sobie zawodnicy najlepszego miejsca, bo to jest ZMARZLIK Polska i WOFFINDEN taśma w górę. Kto? LAGUTA strzelił, ale ten dojazd znowu coś gubi. Artem LAGUTA czy Bartosz ZMARZLIK? Nie wiem. Jedźmy dalej. WOFFINDEN przed ZMARZLIKA nie ma miejsca. Jest, bo ZMARZLIK wyszarpał sobie coś tam pod ścianą na prowadzeniu. Artem LAGUTA jak wygra, to zostanie liderem cyklu Grand Prix, ale w pościgu za nim Leon MADSEN i Bartosz ZMARZLIK mocno wykontrował LAGUTA. Wybiło to z rytmu Bartosza ZMARZLIKA, ale wciąż jest szybki, wciąż jest mocny przy krawężniku. Leon MADSEN, WOFFINDEN patrzy i czeka na swoją szansę. Jeszcze dwa okrążenia. Artem LAGUTA chce dołączyć do elitarnego grona, którzy wygrywali to więcej niż raz. Teraz ZMARZLIK już po swojemu, już po ZMARZLIKowemu, już tylko tak jak on na świecie potrafi, ale LAGUTA wie jak uciekać. Zaczyna ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu Rosjanin. ZMARZLIK już nie jedzie na motorze. On frunie na jakimś dywanie, ale wygra chyba Artem LAGUTA. No chyba, że wydarzy się coś.